Innowacje i wykorzystanie potencjału naukowego, gospodarczego i technologicznego. Tak zdaniem ekspertów może wyglądać recepta na udaną współpracę województw śląskiego i małopolskiego. Na bazie doświadczeń obu regionów powstanie strategia dla Polski Południowej, która określi cele i kierunki rozwoju. Skuteczne wykorzystanie atutów obu regionów wymaga dyskusji i wniosków, które podobnie jak w przypadku innowacyjnych projektów pozwolą skoncentrować się na strategicznych wyzwaniach. Ta współpraca ma zaowocować wspólnymi przedsięwzięciami. To jest obszar, który ma szansę konkurować z najpotężniejszymi regionami Europy, jakby uzupełniając się w różnych miejscach, wcale niestandardowo myśląc, że nauka to w Małopolsce, a u nas to technika. Absolutnie nie, to w różnych miejscach różnie wypada i dlatego 2 lata przed następnym budżetem, który jednak będzie znowu ogromną możliwością wykorzystywania środków, my musimy mieć taką wymianę myśli i idei, która sprawi, że za chwilę będziemy wiedzieli, jakie projekty finansować, które będą oddziaływały w perspektywie 20 i 30 lat. Zbliżający się wielkimi krokami kolejny okres unijnego programowania wymaga już dziś gotowych rozwiązań i dobrze przygotowanych projektów. Siła obu regionów tkwi w potencjale intelektualnym mieszkańców i drzemiących w nich pokładach innowacyjności. Pokładach, które wystarczy pobudzić. Innowacje będziemy tym szybciej odnajdywali, tym szybciej je znajdywali, jeżeli będziemy dobrze współpracowali z najbliższymi sąsiadami, szczególnie takimi, jakich mamy my, bo Kraków i Katowice w zasadzie to są już sąsiednie miasta, one z kosmosu wyglądają jak jeden organizm miejski. Do tej pory z uwagi na uwarunkowania historyczne ta współpraca nie była najlepsza, ale mamy nadzieję, że będziemy mieli do czynienia z przełomem. By ta współpraca przyniosła wymierne korzyści, należy już dzisiaj nakreślić ramy i kierunki działań zbieżne z unijnymi trendami, do których zaliczać się będą choćby odnawialne źródła energii, efektywność energetyczna i gospodarka oparta na innowacjach. Właśnie te tematy zdominowały odbywające się w Katowicach drugie forum nowej gospodarki. Celem spotkania było ożywienie dyskusji i wymiana doświadczeń między światem nauki, biznesu i administracji, a punktem wyjścia do dialogu skutecznie postawiona diagnoza. Zdiagnozować, jaki jest dzisiaj stan faktyczny, ten potencjał, o którym dzisiaj była mowa, zarówno gospodarczy, jak i naukowy tych dwóch województw. Gdzie są punkty styczne, gdzie mamy swoje mocne strony i możemy dzięki współpracy rzeczywiście być mocniej w kraju i za granicą. I tego nie da się zadekretować, to z jednej strony należy przemyśleć, wydyskutować. Powinny być na końcu wspólne wnioski, wybranie kilku dziedzin, w których powinniśmy rzeczywiście współpracować. Bez tej współpracy na styku różnych środowisk i sąsiednich regionów nowoczesne projekty nie będą miały szansy zaistnieć. Te wyzwania, które w tej chwili stają przed nie tylko Polską, ale w ogóle całą Europą, powodują, że my jesteśmy wręcz skazani na współpracę. Czy to w sferze na przykład innowacyjności, bo bez tego postępu żadnego nie będzie. Chodzi o konkurencyjność małych i średnich firm w ogóle całej branży. Czy to w sprawach naukowych. Jednym z istotnych punktów forum była również promocja pomysłów na innowacyjne firmy i projekty. Ich wdrożenie wymaga nierzadko dużych nakładów finansowych i wsparcia technologicznego. Warto inwestować właśnie w takie zdarzenie jak to, gdzie mogą spotkać się inwestorzy i osoby, które mają pomysł, bo zazwyczaj osoby, które mają pomysł, to są osoby po studiach, które chcą coś stworzyć, chcą zmienić świat, ale nie mają na to kapitału ani wiedzy, jak to zrobić. Dlatego wszelkie inicjatywy typu inkubatory przedsiębiorczości, typu spotkanie z inwestorami są bardzo cenne. Bez dialogu, bez poszukiwania wspólnych rozwiązań, droga do innowacyjnej gospodarki z roku na rok będzie coraz dłuższa.